Dzień dobry, witamy w studiu tu Wrocław pana Jarosława Bogusławskiego, kandydata na prezydenta Wrocławia z ramienia KWW Jarka Bogusławskiego. Zgadza się, witam serdecznie, szczęść Boże. Pan lubi podkreślać, że to jest komitet wyborczy wyborców Jarka Bogusławskiego. Jak to wyglądało? Pan mówi, że wyborcy pana poprosili. To było tak, że ktoś przyszedł raz, czy ci wyborcy chodzili do pana częściej? Głównie zostałem zachęcony przez osoby z zagranicy i z całej Polski. Na mediach społecznościowych odezwały się takie głosy, nawet kilka osób przyjechało do mnie, do domu osobiście. No i powiedzieli, że muszę to zrobić. Muszę to zrobić, bo zaprzepaścilibyśmy wspólnie dla nas szansę, żeby ten system próbować przynajmniej jakoś rozszczelnić i zmienić go w efekcie. Pan mówi, że trzeba przywrócić Wrocław wrocławianom. Jak pan rozumie to hasło? To jest główne hasło mojej kampanii wyborczej, czyli przywrócić Wrocław wrocławianom, jego mieszkańcom. Gdyż my mamy do czynienia w tym momencie, panie redaktorze, z takim klanem urzędniczo-polityczno-medialnym. To jest cały klan. O tym mówi dużo Grzegorz Braun w swoich wywiadach, wypowiedziach, felietonach. Więc ten układ wrocławski, a nie ukrywam, że w całej Polsce, w większych miastach właśnie istnieją takie układy. I to są sieci powiązań, takie naczynia połączone, które dobrze funkcjonują, ale dobrze funkcjonują tylko i wyłącznie dla pewnej grupy ludzi, a nie dla mieszkańców. I my chcemy ten układ rozwiązać. I tak, żebyśmy zapomnieli o tym układzie, teraz miasto, urzędy mają służyć wrocławianom, obywatelom, mieszkańcom tego miasta. Wszystkim wrocławianom, bo mamy też taki komisarz, który mówi, ma hasło Wrocław dla wszystkich. Pana konkurencyjny. Czy pan uważa, że Wrocław powinien być faktycznie takim miastem dla każdego, czyli i dla prawicy, i dla lewicy, i dla skrajnych wydarzeń? Oczywiście. Ja powiedziałem w jednym z wywiadów, zapytany przez gazetę, czy ja chcę właśnie utworzyć taki Wrocław tylko dla jednej grupy ludzi. Nie. Nie, ja nie chcę uczynić Wrocławia miastem wyznaniowym, powiedzmy, tak? Bo będąc katolikiem, chrześcijaninem i to praktykującym, udzielającym się w różnych wspólnotach, nie chciałbym takiego miasta. Wrocław jest dla każdego i każdy może tutaj odnaleźć swoje miejsce i być współodpowiedzialny za kierowanie tym miastem, za budowaniem tego miasta, tak? Czyli to nie jest tak, że dla pewnej grupy ludzi. Ale to musi się mieścić w ramach prawa, w ramach szacunku do drugiego człowieka. Tak, żeby nikt, żadna grupa nie usiłowała dyskryminować innych grup, prawda? Także ja jestem otwarty na każde działanie z ludźmi dobrymi, którzy naprawdę chcą prawdziwych zmian. To dwa konkrety. Marsz 11 listopada, tam były kontrowersje, były race, jakieś podobno nienawistne hasła też. Sprawa jest w sądzie, toczą się postępowania i sąd to wyjaśni, czy tak było, czy tak nie było. Czy pan, gdyby do takiego czegoś doszło, że faktycznie, no bo race były, widziałem, że były te race i jest to niezgodne z przepisami. Czy gdyby pan był prezydentem i byłby tam pana przedstawiciel, z tego powodu marsz 11 listopada byłby rozwiązany? Gdybym był prezydentem w tamtym momencie, kiedy ten marsz się odbył, to ja bym na pewno na takim marszu był. I de facto byłem. I gdyby były organizowane jeszcze dodatkowo jakieś marsze w przyszłości, a ja będę już tym prezydentem, a wszystko na to wskazuje, że będę tym prezydentem, to w takich marszach będę brał udział, ale nawet mogę być organizatorem takich marszów. Jednak przestrzegałbym wszystkie grupy społeczne, nie dopuściłbym nigdy, i to jest zadanie służb porządkowych, policji, straży miejskiej, żeby jedna grupa nie przeszkadzała drugiej grupie. A tam była ewidentna prowokacja osób, które no niestety bez zezwolenia próbowały zatrzymać marsz i to mi się nie podobało. A to, że było łamane prawo i używane racje i tak dalej, no to wynika ze spontaniczności takich marszów i będąc prezydentem, będę się starał, żeby do czegoś takiego nie dochodziło, tak, żeby prawo było szanowane i uczestnicząc w takim marszu nawet, przestrzegałbym, zabierałbym głos nawet w takim marszu. Rozmawiałbym z tymi ludźmi, którzy uczestniczą w takich właśnie manifestacjach, pochodach. Tu mówi pan, że 11 listopada poszedłby pan z wrocławianami. A czy na Marszu Równości, który niedawno szedł, też idą wrocławianie? Pan by był prezydentem wszystkich wrocławian, to też by pan poszedł w takim marszu? Marsz Niepodległości ma
bardzo ważne znaczenie, gdyż jest to moment, kiedy oddaje się cześć ludziom, którzy wywalczyli dla nas wolność, dla nas Polaków, dla naszej ojczyzny. Natomiast Marsz Równości ma swoją specyfikę. To są grupy, subkultury, które wyznają jakieś tam poglądy, z którymi ja się nie utożsamiam. Jeżeli taki marsz miałby się odbyć zgodnie z prawem, legalnie, to niech się odbywa, niech ci ludzie manifestują swoje poglądy. Oczywiście nie wolno zabronić najmniejszej grupie manifestować swoich poglądów, zamiłowań, upodobań. Więc tak, ale uczestniczyć bym w tym nie uczestniczył, ponieważ nie mieści się to w moim jak gdyby poczuciu rzeczywistości. Tak? Jest to sprzeczne z moimi poglądami. Więc niech sobie robią te grupy pod warunkiem, że nie będą deprawować młodzieży, dzieci, bo takie rzeczy się zdarzały. Ja widziałem w Warszawie, a w Londynie marsz, który ostatnio obejrzałem gdzieś w internecie, no to już makabra. Jeżeli będą łamane te sprawy, te prawa takie, które świadczą o obyczajowości społecznej, no to tutaj też wymagana jest interwencja służb porządkowych, bo nie wolno demoralizować młodzieży. A czy teraz w tym roku na tym marszu była wymagana według Pana ta interwencja, czy nie? Mówi Pan o tym marszu Równości, który przeszedł w zeszły weekend. Marszu Równości. Myślę, że tak, bo nie wiem tutaj we Wrocławiu, bo tego nie oglądałem, ale w Warszawie widziałem jeden marsz. Były tam sceny takie obyczajowo niestosowne. Także nad tym też powinna czuwać opieka policji, kiedy łamane są właśnie takie prawa obyczajowe. Czyli dopuściłby Pan, ale kazał pilnować. Oczywiście, podkreślam, nie wolno deprawować młodzieży. Deprawacja młodzieży, dzieci skutkuje później w fatalnych efektach, które później widzimy w innych wymiarach takiego życia społecznego. Pan mówi o takiej sferze dość ideowej, a czy Pan ma takie konkretne pomysły dla Wrocławia, jak rozwiązać problem transportu w mieście, tak, zieleni, smogu? Przede wszystkim miasto współczesne, nowoczesne musi być miastem inteligentnym. Musi działać na zasadach szybkiego reagowania na wszelkiego rodzaju anomalia, które mogą się pojawić, czy to w transporcie, czy to w ruchu drogowym, czy jeszcze powiedzmy w infrastrukturze miasta. I do tego pragnę uczynić czy stworzyć takie narzędzie, które będzie pozwalać ludziom inteligentnym, ludziom, którzy się angażują w sprawy społeczne, do współzarządzania tym miastem, tak? Naszym miastem. Bo tym miastem to się tak źle kojarzy. Ja przepraszam za to słowo, bo w moich ustach trochę nawet brzydko to brzmi dla mnie. Tym naszym miastem. Więc myślę, że innowacyjność możemy wprowadzić poprzez współpracę z wszelkimi instytucjami nowoczesnych technologii, które wprowadzą taki sposób zarządzania miastem, żebyśmy mogli mieć wpływ. I w tym momencie, prosty przykład, pojawi się gdzieś dziura, prawda? I tą dziurę może zgłosić każdy, kto będzie zalogowany na takim portalu. Ja już to miałem w programie w poprzednich wyborach. Każdy zalogowany mieszkaniec, który zobaczy tą dziurę, sfotografuje. To jest taki kuriozalny może przykład, ale to na tej zasadzie miałoby się odbywać. I ta dziura w momencie przyjęcia zgłoszenia zostanie szybciutko załatana na drodze na przykład, albo zostanie wykonana jakaś interwencja tam, gdzie jest potrzebne to. Takie inteligentne miasta istnieją już na świecie i Wrocław może być takim smart city. I w ten sposób to jest taki priorytet, żeby urządzić miasto funkcjonalne i wygodne dla każdego mieszkańca, tak? A drugim takim moim pomysłem to jest urządzenie, może to też brzydko brzmi urządzenie, zorganizowanie takiego forum ogólnego dostępu dla każdego. To też tak niefortunnie może brzmi, ale to ma być forum miejskie, gdzie wezmą udział przede wszystkim przedsiębiorcy, drobni kupcy, nawet więksi przedsiębiorcy też, ale każdy rodzaj biznesu, który tutaj we Wrocławiu boryka się z niesamowitymi problemami ze strony urzędniczej. I ci ludzie muszą w tym forum wyrazić swoje zdanie, często niezadowolenie zapewne, a często może jakieś pochwały dla urzędników. I wówczas stworzymy
grupy ludzi, mogą to być grupy, podgrupy, które będą współpracować ściśle z Radą Miejską, z Radami Osiedla i te grupy będą wywierać wpływ na urzędników i przede wszystkim na mnie, jako na prezydenta. Ja chcę czuć oddech na swoich plecach. Chcę być osobą pracowitą, pracującą dla właśnie grup społecznych, które się angażują i na ich sercu po prostu leży dobro nasze wspólne, czyli tego naszego miasta Wrocław. I te grupy mają mieć kontrolę nade mną. Ja chcę być kontrolowany, nie przez koncerny, nie przez grupy wpływów takich jak sędziowie, czy jeszcze jakieś kasty nadzwyczajnych ludzi, jak to oni siebie nazywają, prawda? Więc ja chcę być podległy mieszkańcom tego naszego wspaniałego, kochanego miasta. To na koniec jeszcze pytanie, takie szybkie, dwa zdania. Tak. Czy coś w tym Wrocławiu ostatnich 25 lat, nawet już prawie 30, panu się podoba? Jeśli tak, to co? Mieszkańcy tego miasta mi się podobają. Mieszkańcy tego miasta, no i te rzeczy, które nastąpiły samoistnie, które powinny być. One powinny być już 20-30 lat temu zaczęte, przynajmniej powinna być rozpoczęta realizacja pewnych rzeczy, które tak de facto no, zostały zrealizowane niedawno dosyć, prawda? Ale to powinno być realizowane już od dawna, dawna. Więc no, rynek jest piękny, tak? Ale już wyjdziemy poza rynek, niestety, 500 metrów, kilometr dalej, tam już nie jest taki ten Wrocław piękny, prawda? No osiedla są piękne, bo dbają o te osiedla mieszkańcy tych osiedli. Sami dbają, prawda? Gdzieś tam starają się o to, żeby te osiedla wyglądały ładnie. I ja chcę właśnie urządzić takie miasto, żeby ci ludzie, którzy mieszkają w tych osiedlach, dzielnicach, żeby sami o to dbali, włączyli się, żeby urzędnik nie przeszkadzał, na przykład zasadzić jakiegoś po prostu, no nie wiem, jakiś kawałka zieleni tym ludziom, którzy tego chcą. Na przykład, kuriozalny może taki fakt, ale chcę zmobilizować mieszkańców do tego, żeby dbali o swoje otoczenie. Takim chcę być prezydentem. I tu stawiamy kropkę. Dziękuję. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był Pan Jarosław Bogusławski, Komitet Wyborczy Jarka Bogusławskiego. Jarka Bogusławskiego. Nie mój komitet, wyborców, którzy kandydat pokładają na prezydenta we mnie Wrocławia. Nadzieję. Tak jest. Kandydat na prezydenta Wrocławia. Dziękuję serdecznie.